dla nas, dla rodzin, sytuacja na rynku nieruchomości, na rynku nieruchomości, biznesu, działalności gospodarczej, czyli tego, co właściwie daje nam żyć. Ostatnio pan premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że każdy Polak chce mieć nieruchomość, że każdy Polak marzy o tym, żeby mieć mieszkanie, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu Polaka, rodziny polskiej. No co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Posiadanie swojej nieruchomości, swojego mieszkania jest dobre, ale trzeba sobie zadać pytanie kontra do stwierdzenia pana premiera. Czy na pewno to jest najważniejsze dla Polaków? Czy posiadanie nieruchomości na kredyt, podkreślam, bo oczywiście panu premierowi no inaczej by nic innego nie przyszło na myśl, jak zadłużanie Polaków, bo pan premier przecież tyle lat pracował w bankach, więc no najlepiej co on umie, to zadłużać ludzi albo wyciągać od nich pieniądze, żeby trzymali na kontach oprocentowanych mniej aniżeli inflacja. No, tym się pan premier zajmował tyle lat, więc pan premier no takie rzeczy chyba tylko u mnie najlepiej, prawda? No więc pan premier na nic innego nie wpadł, więc stwierdził, że tutaj Polacy, najważniejsze dla Polaków to jest posiadanie, moi drodzy kochani, kredytu na 45-metrowe mieszkanie, bo chyba nie na większe, no bo jeżeli powiedział, że będzie rozdawał kredyty z pieniędzy podatnika, czyli odbierze ludziom, odbierze rodzinom, podbije inflację, rozwodni pieniądz i będzie rozdawał Polakom kredyty na 0% prawie, podobno, no to komuś musi je zabrać, prawda? No a te kredyty, które on chce rozdać, no to ewentualnie są takie kredyty, jeżeli chodzi o miasta, czy o te najdroższe mieszkania, to w danym momencie to takie 50 metrów, tak? Więc marzeniem Polaka jest, według pana premiera, z tego co wynika, trzeba by było się go dopytać, posiadanie, moi drodzy kochani, kredytu na za drogie mieszkanie o wielkości 50 metrów to mieszkanie ma być, ale na mniej więcej. To jest 50-60, marzenie Polaka, drodzy kochani. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego niby to jest najważniejsze dla Polaków, czyli niby zaciągać drogie kredyty na za drogie mieszkanie. Przecież Polacy w milionach, gdy był rok 2004, 2005, 2006, 2007, nie do końca marzyli o swoim mieszkaniu. Polacy marzyli o swojej pracy. O dobrze płatnej pracy, prawda? Polacy marzyli o dobrze płatnej pracy. I dlatego w milionach od roku 2004 i jeszcze oczywiście wcześniej, bo jeszcze wcześniej Polacy wyjeżdżali jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, do Islandii. Ostatnio pani premier z Islandii nas odwiedziła, z kraju, w którym właśnie jeden z bankierów zadłużył Islandię i mu dali podobno łódkę. No i powiedzieli, leave us alone. Zostaw nas w spokoju, prawda? Kiemu zadłużył ich i go wyrzucili z kraju, uciekł z kraju, tak? Takiego mieli premiera, dzisiaj pan premier z panią z Islandii, premier się spotkał, czy wczoraj. Żartowali sobie, pan premier mówi, oddawajcie nam naszych ludzi, no, damy im kredyt. To już ja powiem, damy im kredyt na za drogie mieszkania. Moi drodzy kochani, jedno jest pewne. Nie jest najważniejszym
posiadać mieszkanie. Nie jest, to w ogóle nie jest w pierwszej skali zapotrzebowań człowieka obecnie w Polsce. W pierwszej skali jest oczywiście dobrze płatna praca. W pierwszej skali jest, w drugiej ewentualnie, jeżeli nie praca, no to możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Wolność gospodarcza dla Polaków, prawda? To, że Polak może sobie na przykład, mógłby sobie otworzyć stragan naprzeciwko Lidla, a nie może. Albo stragan naprzeciwko Biedronki, a nie może. A dlaczego nie może? No bo, szanowni Państwo, Polak ma mniej praw w Polsce, aniżeli zagraniczna korporacja. Drodzy kochani, no, tak to właśnie, jeszcze Lidl to sprzedaje polskie produkty, bo nie wiem, czy ilu tutaj jest osób z zakresu, którzy mają jakieś wiadomości z zakresu ekonomii, ale moi kochani, jeżeli chodzi o ekonomię, to kiedyś w Polsce, ja dobrze powiem, kiedyś w Polsce nie było czegoś takiego jak markety. Były markety, jeden na całe miasto. Na przykład w Gdańsku było coś takiego jak CCC. CCC. Ja nie mówię, że to było fajne, prawda? Że to było dobre, że tych marketów nie było. Nie. Ale był na przykład taki sklep CCC. I ten sklep był jeden na cały Gdańsk, a reszta ludzi kupowała w zwykłych sklepach, polskich sklepach na rynkach. Ja nie mówię, że to było wygodne, bo to nie było wygodne. Jednak Polacy mieli szansę handlować, tak? I były oczywiście rynki, było bardzo dużo rynków, teraz tych rynków jest bardzo mało. No i jest problem, prawda? W zamian dostaliśmy Lidle, Biedronki, Carrefoury, jakieś inne zagraniczne sklepy, które w znacznej części w ogóle podatków nie płacą w Polsce, bo ewentualnie płacą z tych sklepów podatki pracownicy, to na pewno. I te wszystkie korporacje w rzeczywistości zrobiły konkurencję Polakom. Polakom, którzy mieli swoje sklepy, którzy mieli swoje stoiska na targowiskach, a dzisiaj to wszystko zostało pozamykane. Dzisiaj to zostało pozamykane. Dzisiaj to jest zamykane. Sklepy polskie są masowo zamykane. Ale za to Biedronki, Lidle i innego rodzaju dyskonty zagraniczne mają się w najlepsze. Prawda? I teraz jest pytanie, co pan Mateusz Morawiecki ma na myśli, rzecz pierwszą potrzebą Polaka to jest kupić sobie mieszkanie. Czyli co? Czyli mieszkanie jest ważniejsze od pracy? A co ci z mieszkania, jeżeli nie będziesz miał pracy? Co ci z mieszkania, jeżeli nie będziesz miał dobrze płatnej pracy? Przecież Polacy nie mają dobrze płatnej pracy. Polacy są niszczeni poprzez wysokie podatki, prawda, które się udaje, że się obniża, bo pan premier przez swoją działalność ostatnich 4 lat nie obniżył Polakom zbytnio podatków. Uprzykrzył polskim przedsiębiorcom, Polakom życie i to drastycznie. I to drastycznie. Szanowni Państwo, obecnie w rzeczywistości w Wielkiej Brytanii, mimo to, że oni sobie wyszli z Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii łatwiej założyć sklep, targowisko, mały sklep, postawić stolik, aniżeli w Polsce. W Polsce jest totalna tragedia. Mimo to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to w Wielkiej Brytanii dalej dla zwykłego człowieka, dla większości zwykłych ludzi, takich zarabiających na przykład do 30 tysięcy funtów na działalności gospodarczej, życie jest dalej 5 razy łatwiejsze. Bo w Wielkiej Brytanii dalej do 30 tysięcy funtów podatki się płaci bardzo, bardzo niskie. Bardzo, bardzo niskie. Dalej się je płaci na koniec roku te podatki. Można płacić na koniec roku. W Polsce trzeba płacić co 3 miesiące, co, najlepiej co miesiąc. No ale przecież według pana premiera to najważniejsze jest dla Polaków rozdać im kredyty z pieniędzy podatnika
na za drogie mieszkania, które i tak są teraz tańsze 40-50% i będą sprzedawane taniej ze względu na to, że no muszą być sprzedawane taniej. No muszą, bo ich nie będzie nikt kupował. Dzisiaj siła kredytowa zwykłego Polaka spadła o 60-70%. Oczywiście tego wam nie mówią, bo dzisiaj, szanowni państwo, jeżeli ktoś wcześniej mógł kupić sobie mieszkanie za 1 000 000 zł, no, naprawdę, jeżeli ktoś wcześniej mógł sobie, weźcie sobie na kalkulator na hotpoland.pl i weźcie sobie na kalkulator. Rok temu bardzo dużo Polaków mogło sobie pozwolić na zakup apartamentu za 1 000 000 zł. Dzisiaj ci Polacy już nie mogą sobie kupić apartamentu za 1 000 000 zł na kredyt, ze względu na to, że mają dzisiaj siłę kredytową góra na 400 tysięcy, 450, niektórym spadło na 350 tysięcy. Takie są niestety, drodzy kochani, realia. Takie są realia. Rok temu mogliśmy zaciągnąć 1 000 000 zł kredytu. Dzisiaj możemy zaciągnąć tego kredytu tylko 400 tysięcy złotych. I teraz jest pytanie. Apartamenty, które były warte 1 000 000 zł, czy one są warte 1 000 000 zł? Oczywiście ci, którzy myślą, że one są warte 1 000 000 zł, bardzo by chcieli, żeby były warte 1 000 000 zł. Ale one w rzeczywistości nie są warte 1 000 000 zł, tylko one są warte mniej więcej 400, 500, góra 600 tysięcy złotych, w zależności od apartamentu, ze względu na to, że te wszystkie apartamenty, które zostały pobudowane, to one zostały pobudowane i napompowane, podbudowane z wysokimi podatkami, napompowane dodatkowo przez fliperów i poprzez tanie kredyty. Prawda, bardzo hiper, ultra tanie kredyty. Mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale w Polsce w rzeczywistości były ultra, hiper, tanie kredyty przez ponad dekadę. Mimo to, że wielu ludzi myśli, że tanie kredyty były tylko przez 2 lata tam na te 0%, to w rzeczywistości tanie kredyty były przez prawie 10 lat, bo przecież oprocentowanie tam, to bazowe, wahało się mniej więcej w granicach 1,75, prawda? To dopiero podczas 2020 roku Mateusz Morawiecki, znaczy się prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polski, obniżył to oprocentowanie do zera, totalnie niszcząc ceny nieruchomości, totalnie pompując inflację, totalnie w rzeczywistości niszcząc nasze oszczędności. I następnie podwyższyli. Więc w rzeczywistości ceny tych nieruchomości są napompowane. Całe miasta w Polsce, całe miejscowości, 1000 miejscowości, w Polsce około 700 największych miejscowości. Ja patrzyłem, że prawdopodobnie około, ja ich wszystkich nie sprawdziłem, ale około 700 polskich miejscowości ma, wyludnia się. Drodzy kochani, jest taka lista, nie pamiętam, Polska w liczbach, czy coś takiego, Polska w liczbach.pl. I tam jest wykaz polskich miast i miasteczek. I tam jest ich aż 1000, tych miast i miasteczek. I na 1000 tych miast i miasteczek sprawdziłem sobie chyba z 20 i tylko, oczywiście pomijając największe te, pomijając największe miasta, gdy sprawdziłem około 10 tych miast i miasteczek, przepraszam, około 20-30 tych miast i miasteczek w Polsce, okazuje się, że bodajże 70% z tych miast i miasteczek wyludnia się od mniej więcej 15-20 lat, mniej więcej 0,5% w skali roku, a czasem to przybiera średnio mniej więcej 1% w skali roku. Czyli jeżeli w takim przykładowym Szczecinku było w 2000 roku 100 tysięcy ludzi, to dzisiaj tych ludzi w rzeczywistości jest tam chyba 90 tysięcy. Tak więc polskie miasta i miasteczka wyludniają się. Wyludniają się. Polska w danym momencie zamieniła się w Hiszpanię i Polska zamieniła się we Włochy. Jest jak we Włoszech i w Hiszpanii. Dzieci się nie rodzą, nie ma zamienialności pokoleń. Polskie dzieci się rodzą za granicą i teraz tylko jest ukrywane przed Polakami. Prawdziwa sytuacja w Polsce jest przed Polakami ukrywana. A to bardzo łatwo sprawdzić. Oczywiście nikt nie zrobi o tym materiału,
bo kto miałby zrobić o tym materiał? No by spróbowali zrobić o tym materiał, no. Sprawdźcie sobie sami, sprawdźcie sobie. 70 tysięcy, 30 tysięcy, 15 tysięcy, 10 tysięcy, to wszystko się wyludnia. To oznacza, że każdego roku, jeżeli średnio z tych miasteczek ubywa 0,5% ludzi każdego roku, 0,5%, w niektórych 1%, to znaczy, że te nieruchomości zwalniają 1% swoich mieszkańców. To znaczy, że te nieruchomości są coraz bardziej puste. Coraz bardziej puste. Coraz bardziej puste. I dodatkowo, oczywiście, ludzie sztucznie teraz podbili ceny tej nieruchomości ze względu na to, że uciekali po prostu ze złotówki, bo była oprocentowana na zero. Panika była także oczywiście, więc ludzie napompowali to wszystko w nieruchomości. Także Morawiecki wydrukował pieniądze, znaczy się NBP wydrukował pieniądze, więc gdzieś te pieniądze musiały pójść. Jednak w sytuacji, w której mamy apartament za 1 000 000 zł, i oni sobie życzą apartament za 1 000 000 zł, a ty w tym samym czasie ten 1 000 000 zł możesz na przykład wrzucić na 8% do banku, prawda? Albo, nie wiem, na głupie obligacje, chociaż do obligacji skarbowych nikogo nie namawiam, bo ja uważam, że przedsiębiorcy, mali, średni i zwykli ludzie nie jest w ich interesie kupować obligacje Skarbu Państwa, ze względu na to, nawet jeżeli im trochę więcej zapłacą niż na koncie, ze względu na to, że im więcej pożyczysz państwu socjalistycznemu, tym więcej oni sobie rozdadzą sobie i rozdadzą to w socjalu, rozdadzą nierobą. Tak więc pożyczanie państwu, w którym, wiecie, rządzi kolesiostwo, niszczenie małych, średnich przedsiębiorców, to jest tak jak karmienie potwora. Prawda? Bo państwo polskie jest opresyjne wobec małych, średnich przedsiębiorców w porównaniu do takiej Wielkiej Brytanii. I pożyczając państwu polskiemu pieniądze poprzez kupowanie, inwestowanie w obligacje Skarbu Państwa, oznacza, że karmicie potwora, który was przyjdzie i zje. Taka jest sytuacja obecnie w Polsce. Ale powracając do samej tej nieruchomości, jeżeli mamy nieruchomość za 1 000 000 zł i na przykład w Gdańsku, czy tam w Trójmieście, w Gdyni, czy w Warszawie na przykład jest, wiecie, mieszkanie za 1 000 000 zł, tam 70-metrowe, to takie mieszkanie 70-metrowe da ci na czysto, oczywiście ono nie wzrośnie, ale da ci na czysto na przykład z wynajmu, no nie wiem, 3000 zł po podatkach, prawda? 3000 zł. Ale wrzucając ten sam 1 000 000, na przykład na 7% na konto bankowe, to dostajesz 7%, czyli 70 tysięcy w skali roku. 70 tysięcy w skali roku, to ile to jest? To jest chyba po prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. To oznacza, że wrzucając 1 000 000 zł na konto bankowe, dostaniesz w odsetkach, nic nie robiąc, 2 razy więcej na czysto, netto, aniżeli po zakupie nieruchomości i wynajmie tej nieruchomości. Tylko że jak kupisz nieruchomość, to nie możesz jej od razu spieniężyć. I założę się, że jeżeli kupiłbyś dzisiaj, czy kupiłabyś nieruchomość za 1 000 000 zł, no to za cholerę jej nie odsprzedasz za 1 000 000 zł. Jeżeli kupisz dzisiaj nowy apartament za 1 000 000 zł, to możesz go odsprzedać na szybko za 600 tysięcy złotych, 550 tysięcy złotych, coś takiego, prawda? Bo ludzie nie mają po prostu zwyczajnie pieniędzy. Koniec, kropka. Inaczej być nie może. Tak więc, trzymając pieniądze w gotówce, masz tą gotówkę i dodatkowo ewentualnie masz pieniądze z oprocentowania. Co więcej, kupując złoto za 1 000 000 zł, prawda, złoto, popatrzmy, dolar tanieje. Jeżeli dolar rzeczywiście będzie bardzo mocno taniał, tak jak obecnie tanieje, jeżeli ten kryzys w Stanach Zjednoczonych mocno odbije piętno na
kursie dolara amerykańskiego, to jest oczywiste, że dolar niedługo powinien kosztować te 3 zł. Chyba że Morawiecki i Narodowy Bank Polski będą drukować masowo pieniądze. No to złotówka będzie słabą walutą do dolara, ale też będzie słabą walutą do innych walut, ale inne waluty będą się umacniać do dolara. Ale jeżeli tego nie będzie robił, to jest to oczywiste, że dolar amerykański spadnie, a jak dolar amerykański spada, tak jak widzimy od kilku dni, o czym ciągle zawsze mówię, że jak dolar w większości przypadków, jak dolar amerykański traci na wartości do złotówki, to oznacza, że złoto drożeje. No i teraz mamy taką sytuację, że dolar trochę spadł, wydarzył się ten kryzys, Silicon Valley Bank został zamknięty, Silicon Valley Bank upadł, dodatkowo Signature Bank upadł, więc złoto podrożało. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj w warunkach tak wysokiego oprocentowania złoto jest prawie najdroższe w historii. Prawie najdroższe w historii, mimo to, że oni mają tak wysokie oprocentowanie, że nie są już w stanie podwyższać do tego oprocentowania. Fed w Stanach Zjednoczonych nie jest w stanie już podwyższać swojego oprocentowania, ponieważ upadają tam banki. Dlatego, że Fed podwyższa oprocentowanie swojej waluty, dlatego upadają banki. Przecież jest presja na Fed, aby nie podwyższał już oprocentowania, bo następne banki upadną. Prawda? Bo następne banki upadną. Tak więc inwestowanie w nieruchomości dzisiaj to jest totalna paranoja. To jest totalna paranoja. Oczywiście, jeżeli ktoś by mnie spytał, co wolę mieć, 100 milionów dolarów czy 300 apartamentów w Polsce, odpowiem od razu. 300 apartamentów w Polsce, ze względu na to, że nie wierzę w dolary amerykańskie, bo to są tylko papierki. Wolałbym mieć 300 apartamentów aniżeli 100 milionów dolarów. Jednak gdyby ktoś mnie zapytał, co wolę mieć, milion złotych podzielony na złoto, trochę na waluty, trochę na akcje, trochę na srebro, może jakieś krypto, no to powiedziałbym, że wolę mieć to krypto, to wszystko, czy też kupić sobie apartament za 1 000 000 złotych. No, trzeba sobie zadać pytanie, co wolisz mieć? Apartament za 1 000 000 złotych w kraju, w którym siła kredytowa Polaków spadła o 60-70%? Czy wolisz mieć złoto, które drożeje, które zawsze możesz wziąć do kieszeni i wiecie, wyjechać z Polski? No przecież jak będzie się coś działo w Polsce, no to nie weźmiesz ze sobą 5 apartamentów, prawda? Dobrze mieć mieszkania, dobrze mieć apartamenty, dobrze mieć pasywny dochód. Tak, ale przecież nie schowasz sobie mieszkania do kieszeni. No nie schowasz sobie. A krypto sobie schowasz, a złoto sobie schowasz, a srebro sobie schowasz, a akcje sobie sprzedasz, a akcjami możesz handlować na całym świecie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. A jak sobie weźmiesz ze sobą apartament? Jak weźmiesz ze sobą apartament? Sprzedasz go od razu w kraju, w którym są problemy? No nie, nie sprzedasz. Jak masz sprzedać apartament, który kosztuje 1 000 000 złotych, na który sobie Polacy mogli pozwolić pół roku temu czy rok temu, a dzisiaj sobie góra mogą pozwolić na apartament za 400 tysięcy złotych czy za 450 tysięcy złotych, tak? Jakim cudem? No nie jesteś w stanie. I Morawiecki właśnie chce podbijać ten problem tych drogich nieruchomości 40-metrowych, bo niby to jest zapotrzebowaniem Polaków. A ja mówię wprost, zapotrzebowaniem Polaków nie są mieszkania, zapotrzebowaniem Polaków są wysokie płace. Polacy powinni zarabiać dużo. Rząd powinien przestać zabierać nam pieniądze i udawać, że nam coś daje.
Państwo polskie obecnie niszczy przedsiębiorców. Taką formę przybrało w ciągu ostatnich 3 lat, bo przecież PiS niszczył przedsiębiorców przez 5 lat. Nie wiem, kogo bardziej zniszczył PiS. Czy zniszczył polskich i średnich małych przedsiębiorców, czy też bardziej zniszczył polskiego złotego. Bo mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale przecież Polska złotówka była bardzo mocną walutą, zanim wygrał Kaczyński, Duda, zanim przyszedł Morawiecki, ten to już w ogóle zniszczył złotówkę, prawda? No przecież jak Duda wygrał i Kaczyński, no to przecież dolar był po 3 złote. Przyszedł Duda i Kaczyński i zniszczyli złotego do 4,40, prawda, za dolara w bardzo szybkim tempie. Czyli co, o 50% zniszczyli wartość polskiego złotego. Gdy obecni politycy wygrali wybory 8 lat temu, zniszczyli wartość polskiego złotego o 50%. Dolar kosztował 3 złote. Po ich kilku miesiącach, pewnym okresie, dolar kosztował 4,40. Następnie minęło kilka lat, dolar wzrósł do 5 zł i dzisiaj tylko i wyłącznie przy gigantycznym wysiłku wszystkich Polaków dolar amerykański kosztuje 4,39 i dlatego, że także w Ameryce są problemy gospodarcze tylko i wyłącznie właśnie dlatego. Ale obecny rząd chce to wszystko zniweczyć i chce rozwodnić jeszcze bardziej pieniądza, jeszcze chce rozwodnić bardziej złotówkę. Zamiast inwestować w polski biznes, zamiast inwestować w polskich przedsiębiorców, zamiast inwestować w produkcję, w przedsiębiorczość, zamiast podwyższać Polakom płace poprzez obniżanie podatków, prawda? To obecny rząd weźmie 100 miliardów, rozda bankom i rozda deweloperom na sflipowane, przecenione 45-metrowe klatki, bo 45 metrów to nie jest mieszkanie, moi drodzy. Mówicie, teraz w ogóle jest najlepsza rzecz się dzieje w sprawie tej dyrektywy budowlanej. Ludzie się obudzili, że jest dyrektywa budowlana, że Morawiecki podpisał, nie zawetował w kraju, w którym jest minus 15 stopni, dyrektywy budowlanej i przez to teraz będzie trzeba zakładać sobie panele, pompy ciepła, wymieniać dachy, uszczelniać domy. Ale ja się pytam, za co? Za co? I ludzie zaraz się skrzyczeli i mówią, że to będzie tragedia, że to podwyższy ceny nieruchomości, prawda, i tak dalej. A ja mówię, tak, ceny nieruchomości to nie podwyższy. Podwyższy to ceny tych instalacji. Same nieruchomości dalej będą kosztować budownictwo normalnie, prawda? Ale dodatkowo dojdzie ten koszt tych paneli, tych pomp ciepła, prawda? Ale w rzeczywistości ceny nieruchomości właśnie będą spadać. Właśnie ceny nieruchomości będą spadać, bo jeżeli mamy w Polsce kurczący się naród, setki miasteczek kurczy się, setki miasteczek kurczy się, to co to znaczy? No to znaczy, że tam jest coraz więcej domów. Na przykład jeżeli wejdziecie na różnego rodzaju strony, to można kupić w Polsce dom 150-metrowy za mniej więcej z 2 hektarami już za 170 tysięcy złotych. Na wsi można kupić dom za 170 tysięcy złotych. Oczywiście jakiś tam do remontu, ale dodatkowo masz na przykład 2 hektary. Słyszeliście o tym? W tym samym czasie tak zwane apartamenty, czyli mieszkania, wiecie, 80-metrowe, które kosztują 1 000 000 złotych, jakimś cudem miałyby kosztować coraz więcej. Jakimś cudem. Właśnie te obciążenia w postaci drogiego gazu, obciążenia w postaci wymogów do tych paszportów ekologicznych, nie wiem jak to tam będzie się nazywać,
będzie oznaczało, że jeszcze bardziej ludzie nie będą chcieli kupować sobie domów, tylko bo będzie trzeba je transformować. Bo kupisz sobie dom, jeżeli to jest prawda, kupisz sobie dom na przykład za 150 tysięcy plus 2 hektary, no takie są domy w Polsce, można kupić 150 tysięcy, wprowadzasz się w taki dom, remontujesz go za 100 tysięcy i masz fajny dom. I masz dom, wiecie, 130 metrów za 250 tysięcy złotych, plus do tego masz jeszcze 2 hektary ziemi, nie? To jak dzieci dorosną, to możesz im wybudować jeszcze po domu, prawda? Masz dwoje dzieci, to możesz tam dobudować domy, tak? Bez żadnego problemu. Ale o to chodzi, wyobraźcie sobie, kupujecie coś takiego, jeżeli to jest prawda i co? Kupujecie sobie dom za 150 tysięcy na wsi, prawda? Tak jak Brytyjczycy to robią, bo Brytyjczycy bogaci mieszkają na wsi. Bogaci Brytyjczycy nie mieszkają w żadnych miastach. Bogaci Brytyjczycy najlepiej to mieszkają na wsi, z dala od tego wszystkiego. Bogaci Brytyjczycy głównie nie chcą mieszkać na północy kraju, tylko na południu i najlepiej w małych miasteczkach, miłych, ładnych, na obrzeżach, bo Brytyjczycy wiedzą, co to jest miasto. Oni już się do tego przyzwyczaili, prawda? Tam wcale nie jest miło w miastach. I teraz jest pytanie. To jeżeli dzisiaj już można kupić dom, dzisiaj, prawda? Dzisiaj, że niby nieruchomości mają drożej, dzisiaj można już kupić dom za 200 tysięcy złotych. Plus hektar, plus 2 hektary. Oczywiście na wioseczkach, tak? To co się stanie, jeżeli taka nieruchomość będzie musiała zostać przystosowana razem z tymi panelami, z tymi pompami ciepła? Co się wtedy stanie, moi drodzy? Co się stanie? To się stanie, że ludzie tym bardziej nie będą chcieli ich kupować. Jeżeli na przykład nakażą, kupisz sobie dom, a oni ci nakażą założyć panele za 50 tysięcy złotych, nakażą ci założyć pompę ciepła, nie będziesz mógł używać drewna, nakażą ci, nie wiem, tam zakleić ściany, zmienić dach, to, bo inaczej nie będziesz mógł zamieszkać. Przecież to jest bolszewia, prawda? Tak, to jest stalinizm zwykły, prawda? Żeby człowiekowi nie móc zamieszkać w domu. No to jest stalinizm, prawda? Przecież tak się nie da. Przecież to jest druga komuna. To jak dzisiaj jest większy komunizm niż za komunizmu w Polsce. Przecież też chowali ludzie krowy, ale te krowy między sobą sprzedawali. A dzisiaj przecież od rolnika nie możesz kupić krowy, prawda? Nie możesz kupić cielaka, on ci go tam nie ubije. Ja się kilku pytałem, nie możesz. Nie możesz kupić prosiaka, nie możesz, bo on, mu to się nie opłaca, prawda? Więc co to będzie oznaczało? No to będzie oznaczało, że te nieruchomości, te domy już na tych wioskach, w tych miasteczkach, które się wyludniają, to one będą coraz tańsze, ze względu na to, że tym bardziej nikt ich nie będzie chciał. Nikt ich nie będzie chciał, bo jeżeli masz dzisiaj dom za 200 tysięcy i normalnie w tym domu możesz mieszkać, możesz kupić sobie, kupujesz ten dom za 200 tysięcy i się wprowadzasz i nikt się ciebie nie czepia, ale jeżeli za pół roku, za rok, czy za dwa, czy za trzy lata będą się ciebie czepiać, jeżeli oni, kupisz sobie dom, wiesz, wprowadzisz się z rodziną, a przyjadą tutaj, przyjedzie trzech smutnych panów, wiecie, w rękawiczkach i powie: won, bo ty nie masz pompy ciepła, bo ty nie masz paneli, bo ty nie masz odpowiednio ścian ocieplonych. Nie będziesz mieszkać w tym domu. Masz sobie kupić od zagranicznego dewelopera apartament za 2 miliony złotych. No nie? Na kredyt z zagranicznego banku. No przecież to do tego dąży, prawda? Żeby człowieka nie było stać, żeby człowiek nie mógł właśnie, przecież do tego to dąży. Popatrzcie, obecnie jest taka sytuacja, że się specjalnie niszczy małych i średnich przedsiębiorców, przez co ludzie dalej wyjeżdżają masowo z Polski. Bo ludzie by zostawali, ale nie da się w znacznej części prowadzić działalności, przez co ludzie masowo wyjeżdżają. Bo ktoś, kto chce prowadzić działalność gospodarczą, a nie może, bo jest niszczony, nie pójdzie do pracy za 3500. Koniec, kropka. No po prostu nie pójdzie do pracy za 3500, lachę wbija i wyjedzie
woli, nie wiem, taka osoba być, wiecie, jak już ma pracować, no to chce pracować, wiecie, wyjedzie, nie wiem, do Niemiec i będzie spawaczem, prawda, za 10 tysięcy, tak? No, tacy są Polacy, ja wiem, jacy są Polacy. Młody Polak, który chce zarabiać, on nie będzie pracował za 3500. On nie będzie pracował za 3500, jeżeli mu się nie pozwoli działalności gospodarczej prowadzić, on wyjedzie. Tacy są Polacy, tacy jesteśmy i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Bo jak już masz być niewolnikiem w pracy, wiecie, do końca życia za 3,5 tysiąca, a za 10, no to jak już miałbym być niewolnikiem, to wolę za te 3 razy więcej być tym niewolnikiem, prawda? Tak to właśnie obecnie w Polsce jest. I chodzi o to, że jeszcze więcej ludzi będzie wyjeżdżać. Jeszcze więcej ludzi będzie wyjeżdżać, bo zamiast Morawiecki w polskie działalności gospodarcze, w polskie przedsiębiorstwa, w tego typu rzeczy inwestować, to Morawiecki będzie inwestował niestety no, w banki i w zagranicznych deweloperów. Prawda? Zamiast, żebyśmy za te 100 miliardów sobie wybudowali fabryki, wiecie, magazyny, budowlańcy też będą mieli pracę, prawda? I dzięki temu te fabryki i to wszystko będzie budowało nam gospodarkę przez następne dziesięciolecia, prawda? Bo jeżeli wybudujesz fabrykę, produkcję, jakiś magazyn, przetwórnię, prawda, polski sklep, no to on będzie produkował pieniądze przez dziesięciolecia, moi kochani. Tak, bo jak Morawiecki chce nam zabrać 100 miliardów złotych i nieświadomym Polakom, którzy na przykład mnie nie słuchają, tylko oglądają te, wiecie, TVN, TVP, nie oglądajcie tego, bo tam samo tego się nie da oglądać. Ja nie oglądam telewizji od chyba 20 lat, czy 25, nie wiem już, nie oglądajcie. Tam jest bełkot. Nie czytajcie tych gazet zakłamanych, nie czytajcie. Będziecie mądrzejsi, bo lepiej nie czytać, lepiej nie jeść, lepiej nie zjeść nic niż zjeść gówno, opowiem tak. Lepiej nie zjeść nic niż zjeść gówno. I to właśnie takie, wiecie, lepiej nie czytać głupot, lepiej nic nie czytać niż czytać głupoty, bo nawet człowiek inteligentny, nawet człowiek mądry, on po prostu będzie głupiał, bo kim zadajesz, tak kim się stajesz, prawda? Tak więc telewizji nie ma co oglądać. Telewizja jest głupia. Głupia, od telewizji się głupieje. Telewizja ma strasznie niski poziom intelektualny. Tam nie ma, tam wszystko jest, wiecie, bez sensu. I ci ludzie, wszyscy teraz będą wyjeżdżać. Wszyscy będą wyjeżdżać. Już wyjeżdżają, prawda? Więc zamiast inwestować w te fabryki, prawda, to oni chcą 100 miliardów wrzucić w coś, w co upada. Prawda? Za 100 miliardów moglibyśmy wybudować fabryki polskie, przez polskich przedsiębiorców. Moglibyśmy zmodernizować obecne fabryki. Moglibyśmy obniżyć podatki dla pracowników. Polacy by więcej zarabiali. Normalne podatki jak w Anglii, żebyśmy mogli konkurować z Anglikami, prawda? Bo nie jesteśmy w stanie konkurować z Anglikami. Podatki jak w Anglii, niskie, normalne, płacone na koniec roku i tak dalej, prawda? To nie. To zamiast właśnie wybudować fabryki, które przez dziesięciolecia będą przynosiły nam dochód, przez dziesięciolecia będą dawały nam pracę, to Morawiecki chce oddać 100 miliardów złotych bankom i deweloperom w upadające ceny nieruchomości. To jest tak, jakby ktoś te 10 lat temu stwierdził, wiecie, bo na przykład rynek gazet upadł, prawda? Rynek gazet upada, te gazety jeszcze są, bo są, prawda? Ale wyobraźmy sobie, że Morawiecki rządzi 10 lat temu i przychodzi do niego zgraja tam takich, wiecie, z gazet ludzi, znaczy może i nawet, no i przychodzą do niego i mówią, słuchaj, Morawiecki, bo tu gazety tam upadają, rozumiesz? Wyborcza upada, nikt jej nie chce czytać, sami już też nie jesteśmy w stanie jej czytać, no bo jak to czytać? Wyborcza upada, tam fakt upada, no i wiecie, przyszła zgraja do Morawieckiego i mówi, słuchaj, jak nie wpompujesz 100 miliardów złotych w nasze gazety, no to my upadniemy, no bo my mamy teraz taką konkurencję, która totalnie nas niszczy, a ta konkurencja to się nazywa internet.
Wyobrażacie sobie? I wtedy taki Morawiecki by sobie pomyślał, no tak, to ten internet jest taki zły, że, no, że niszczy te polskie gazety, ci ludzie mają coraz mniej tych egzemplarzy sprzedawanych. I on by powiedział, dobra, to będziemy walczyć z tym internetem, no to ja te gazety wasze wszystkie dosponsoruję, Orlen wam je wykupi, a ups, chyba to już Orlen raz zrobił, no tak, prawda, Orlen wam wykupi te gazety, prawda, wykupi jakaś inna spółka Skarbu Państwa, weźmiemy za 100 miliardów, wykupimy, zabierzemy podatnikom, będą mieli dwa razy większą, dwa razy droższą benzynę, no i te gazety nie upadną wtedy, no nie? No i on by wziął i wpompował te 100 miliardów w te gazety, a oczywiste jest, że gazet już nikt nie kupuje prawie, prawda? I te gazety i tak by upadły, bo ile byś nie wrąpał pieniędzy w gazety, to gazety po prostu upadają. Ile byś nie wrąbał w gazety, to przecież gazety są tylko kupowane przez... Ja lubię gazety, lubię sobie wziąć gazetę, ale nie jestem w stanie czytać tych gazet, bo tam jest straszny bełkot i ich nie czytam. Tak jak powiedziałem, wolę czytać już sobie bajki dla dzieci, bo jest tam więcej sensu niż w tych gazetach polskich. No straszny bełkot. Jakaś branżowa gazeta jeszcze bym dał radę, prawda? Ale bardzo często to wszystko jest kupione i okłamane. I Morawiecki właśnie chciałby, i Morawiecki właśnie robi to teraz z tymi nieruchomościami. Polska się wyludnia, Polacy wyjeżdżają, wyjechali w milionach już, te dzieci się rodzą tam, a nie tu. Setki miasteczek polskich, tysiące polskich miejscowości wyludnia się. Wyludnia się. Wyludnia się w 1% na rok. A za Morawieckiego i za Dudy wyludnianie Polski jeszcze bardziej przyspieszyło. Polskie nieruchomości, cena polskich nieruchomości ma konkurenta w postaci wyludniania się Polski i tego, że codziennie zwalnia się kilkaset, czasem więcej, czasem mniej nieruchomości. Ze względu na to, że Polska się wyludnia. No i te nieruchomości mają taką konkurencję, że tych nieruchomości jest coraz więcej pustych, tak jak we Włoszech i w Hiszpanii. Przecież w Hiszpanii można kupić nieruchomość, wiecie, oddaloną, wystarczy, że sobie weźmiesz, zaczniesz sprawdzać nieruchomości 100 km oddalone od plaży, od oceanu albo Morza Śródziemnego i tam sobie kupujesz za 5-10 tysięcy euro 100-metrowe mieszkanie. We Włoszech przy plaży sobie kupujesz za 20 tysięcy euro, wiecie, 100-metrowe mieszkanie. Tak jest obecnie we Włoszech i w Hiszpanii. I my się znajdujemy właśnie w obecnym czasie w tej samej rodzinie jak Włochy, Hiszpania i Portugalia, czyli kraju, w którym rodzi się 1,3 dziecka na kobietę, czy tam, jak to tam działa, prawda? Bo te dzieci się rodzą.